wracamy z pięknej wycieczki dookoła świata. Wracamy do Rzeszowa. Widoki są piękne, słońce jest piękne. Piękniejsze niż się wydawało. No, tutaj mamy górę. Niebo. Witajcie. Dzisiaj w ciągu dnia jesteśmy dużo spóźnieni, bo już nie wyrabiamy. Słuchajcie, tyle spraw się jakiś teraz zwala przez zesłanie Ducha Świętego. Jest taka ilość spraw do załatwienia, taka ilość maili, taka ilość rozmów, taka ilość różnych trudów, że fizycznie ciało nie daje rady. Więc przepraszamy Was. Będzie to późno, bo teraz nagrywamy, a jeszcze trzeba to obrobić i wrzucić do internetu, więc nie wiem, o której będzie. Prosimy o modlitwę, to tak na wstępie. A w ogóle to numer 73, Antidotum. Prosimy Was o modlitwę, bo tych spraw jest za dużo. Po prostu nasze dwie głowy nie wyrabiają. No, śpię po 3 godziny i też wam powiem, to nie sprzyja rozwojowi, że tak powiem, nie? No, zajrzyjmy w słowo. Myślę, to jest ciekawe, bo to słowo, jak na Wigilię zesłania Ducha Świętego, to niewiele w to wprowadza. No, wiadomo, jutro będzie słowo, czyli w samo święto, nie? Jutro będziemy mieli drugi rozdział dziejów. Wprowadzone jest w oczekiwanie. Takie. O, to bardzo. Ciekawe, co czekamy, będzie. Czekamy, co będzie, kiedy będzie. A jutro jeszcze będzie 12 Koryntian, czyli o tym, że Duch Święty jest źródłem jedności chrześcijan. To widzicie, jak słabo z tą jednością często. Jak macie jakieś doświadczenia chrześcijańskie, to z tą jednością chyba najgorzej w chrześcijaństwie się okazuje. No i będziemy mieli Jan 20 będzie jutro, czyli weźmiecie Ducha Świętego, tak? No i będzie drugi rozdział dziejów. Nie, bo jutro nie ma antidotum, więc wolę to powiedzieć, bo w niedzielę nie robimy. Nie ma też mszy z księdzem Kubisiem. To ważne ogłoszenie, to jest taboru, ponieważ już są zniesione wszelkie obostrzenia kościelne. Więc 100%. Więc idziemy normalnie do kościołów i zapraszamy. Ci, którzy nie byli od dawna, to myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie właśnie w święto zesłania Ducha Świętego. Przypomniałem, że to oczywiście jest codziennie, nie tylko w to święto. Więc dzisiaj też ja Cię proszę, Duchu Święty, byś to poprowadził. To dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę, Duchu Święty, byś otwierał nas na to słowo, które będziemy czytali i byś pozwalał odkrywać to, co chcesz Ty dzisiaj przez to słowo do nas powiedzieć. Amen. Amen. No, modlitwa na początku, jak nowe. Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po 3 dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień z Jerozolimy w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Przepraszam. Dlatego też zaprosiłem Was, aby się z Wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. Przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Ojcze, tak. Słuchajcie, tego tyłu mi się kojarzy, to jest taki fajny fragment. Przez 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu. To słowo nam też kiedyś towarzyszyło. Pytam naszych znajomych, też kiedyś towarzyszyło. I oni dosłownie mieli 2 lata, że mieszkali w jednym miejscu w wynajętym mieszkaniu. Przez 2 lata dostali na 2 lata wynajęte mieszkanie, w którym też zajmowali się ewangelizacją, tam gdzie mieszkali. To taka drobna dygresja, ale też pokazuje, że gdy takie słowo dostaniesz, no to Bóg może dosłownie tak zrobić, nie? To się może zgadzać. A
Ale teraz sam początek. Zobaczcie, to już jest zakończenie dziejów apostolskich. To już jest koniec działalności świętego Pawła. No i teraz zobaczcie, jak jemu się kończy cała ta historia ewangelizacyjna. No, jest takim domowym więzieniem, tak można by to nazwać, nie? Że mieszka ze strażnikami. Fajnie, że tak mu pozwolili. No, oni go pilnują, żeby gdzieś tam nie wychodził. No, taki areszt domowy, typu COVID, nie? COVID-19, jak to się nazywało? To ci, co są w kwarantannie wtedy, tak? No, taką kwarantannę zrobili Pawłowi. A zobaczcie, po 3 dniach poprosił do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich, posłuchajcie, nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi, żydowskiemu oczywiście, lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień z Jerozolimy w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić. Czyli widzą, Rzymianie widzą, on nie jest winny. To, o co go tu posądzają, nie jest żadną winą. Nie? Widzą jego niewinność. Nie? Chcieli go wypuścić. Dlatego, że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ale inni chcą go oczywiście zabić, bo go nie lubią, bo go nie chcą, bo mają dosyć. Bo mają swoje utarte ścieżki i nie chcą wprowadzić żadnej korekty, zmiany do swojego myślenia. To taki, jak mówię, taki talib, nie? Też nam się to kojarzy u nas w kościele często. Jak coś jest troszkę inne niż ja zaplanowałem, no to już takiego człowieka nienawidzę, nie cierpię, już jest coś. Słuchajcie, ja widzę, że takie coś w każdym z nas mieszka. Że my wszyscy mamy w tym problem. Jeżeli dana osoba... Ja mam jakieś oczekiwania względem tej osoby, a ona zrobi inaczej niż ja bym oczekiwał, no to zaczyna się robić ciężko, nie? Nie mam takiej wolności, ale jak posłuchamy świętych Kościoła, zresztą też i Ewangelii dzisiaj, to Bóg w tym wszystkim zachęca nas, żeby przede wszystkim wybrać miłość. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, szczególnie w obliczu wielu, wielu trudnych sytuacji, które gdzieś tam się dzieją i jedna do drugiej, tuż ci emocje siadają, nerwy siadają i jest ciężko wtedy gdzieś tam mieć tą miłość. Ale chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to była też może taka dygresja do tego. Zobaczcie, jak Jezus, mimo że Paweł nie był bezpośrednio uczniem Jezusa, nie? Jak Jezus chodził z uczniami, no to mówił do nich, mnie prześladowali, was prześladować będą. Nie? Co mi robili, wam robić będą. Że po tym poznacie, czy idziecie w dobrą stronę. I teraz no Paweł ma dokładnie tą samą sytuację. Jest postawiony przed sądem. Jezus był postawiony przed sądem. Chcą go skazać na śmierć. Jezusa chcieli, no Jezusa nawet skazali na tą śmierć, nie? On doświadcza tego trudu, którego doświadczał Jezus. I chciałbym może teraz podsumować całe te dzieje apostolskie i w sumie całe antidotum od czasu, kiedy się zaczęło. Jakbyście przeanalizowali wszystkie teksty przez te 73 dni, wielokrotnie, no nie powiem, że codziennie, ale wielokrotnie pojawiało się cierpienie. Jakbyście mieli taką zdolność i siłę, żeby wszystkie teksty przeanalizować z tym cierpieniem, czy włączyć konkordancję i wpisać cierpienie z Nowego Testamentu, dojdziecie do jednej rzeczy, takiego jednego wniosku bardzo ważnego. Te wszystkie teksty mówiące tutaj o cierpieniu, mówią o cierpieniu z ewangelizacji. I najciekawsze jest, że ani raz, to jest ciekawostka, ani raz nie ma cierpienia z choroby. Ani raz. To są cały czas skutki lub konsekwencje tego, że idziesz za Bogiem. No to jest chyba to samo, skutki i konsekwencje. Wymiennie można tych słów w tym momencie użyć. Przez to, że idziesz za Bogiem, będą zawsze tacy, którzy będą czyhać na Twoje życie, będą czyhać na Twoje zdrowie, będą czyhać na Twoją radość, nie? Będą czyhać na no majątek, to może nie wiem, nie? Czy to też tak, ale generalnie na zniszczenie Twojego dobrego imienia, że to jest po prostu kierunek. I ja wiem, że w takim świetle nie jest zachęcające pójście za Jezusem. No ale nie można oddzielić Ewangelii od krzyża. Tylko, żeby mieć ten właściwe spojrzenie na właściwy krzyż. Jeżeli mówimy o krzyżu, to krzyż z głoszenia Ewangelii, krzyż z ewangelizacji, krzyż z niesienia miłości drugiemu człowiekowi. Nie? Chyba to tak najłatwiej zrozumieć. Z tego, że ja daję siebie drugiemu człowiekowi, to nie jest łatwe. Mieliśmy takie piękne zdarzenie. Mieliśmy taką dzisiaj w nocy rozmowę z takimi naszymi przyjaciółmi. Dziękuję im za tym. Oni jeszcze nie wiedzą o tym, bo nie słyszą, jak my to nagrywamy.
Pojechali, tak, ale ja sobie myślałem od rana dzisiaj i w nocy, jak nie mogłem spać, myślałem sobie nad tym, jakbyśmy im powiedzieli nasze ostatnie 2 tygodnie tak naprawdę, nie? Tych wszystkich wydarzeń, które są, to po prostu wyraz ich twarzy, czyli miny te, które pokazali, po prostu pokazał ogrom tego, co my przeżywamy. Ja w ich minach zdałem sobie sprawę, jakie my trudne sytuacje. Znaczy ja w ogóle doświadczam ich, widzieliście moją minę wczoraj, nie? Na tym antidotum i te sprawy są. I to nie, że ja nie ufam Bogu, bo Bóg daje rozwiązania i to takie, że po prostu w życiu we mnie poszczęka opada, nie? Tylko samo to, ten zawód na drugim człowieku, te wszystkie sytuacje, które gdzieś cię po prostu, że znowu spadają za ciebie, jak sobie analizujesz, to znowu za dobro. Za dobro. No ale dzisiaj odpowiedź jest w tym słowie, no. Kolejne 2 lata więzienia. Co ma Paweł za nagrodę? No Jezus mówił, że nagrody się spodziewajcie w niebie, nie tutaj na ziemi. Czy jest to moment, w którym chciałbym przestać iść tą drogą? Czy przy tych wszystkich sytuacjach, które usłyszałem, które na nas spadły, listach, które poprzychodziły, pisma i tak dalej, czy jest to moment, w którym chcę zrezygnować? Żadną miarą. Muszę teraz nabrać siły i pozbierać się, żeby z tym wszystkim, żeby temu wszystkiemu umieć czoła stawić, nie? Musimy się po prostu wziąć w kasie. Jeszcze raz was proszę o modlitwę, bo to tego potrzebujemy, żeby Bóg te wszystkie sprawy wziął w swoje ręce i zaczął układać, nie? Ale czy chcę dalej? Tak, chcę dalej. Chcę dalej pracować dla Pana Jezusa. Póki tchu mi wystarczy na ziemi, póki pozwoli mi żyć, póki pozwoli nam żyć, bo na pewno Sylwia ma to samo, to nawet nie muszę się pytać, nie? No. I teraz końcówka. Przez całe 2 lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Czyli mimo, że był w więzieniu, mógł przyjmować tych ludzi, a zobacz, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Czyli siedział, był w areszcie domowym, nie mógł gdzieś z niego wyjść, ale pozwolili mu przyjmować ludzi i mógł swobodnie działać. Zobacz, jak ja bym taki areszt dostał, nie? Tak po ludzku patrzę, próbuję to sobie wyobrazić, że jestem no, skazany na areszt, jakby tak, że ktoś mnie po prostu zagłoszenie. No to kurczę, to by się nie chciało, to Boże, no to coś ty mnie w ogóle, to nie miało być tak, nie? To mi się nie chce po prostu głosić, to ja mam po prostu, to sam sobie to zrób, nie? A Paweł do końca swoich dni bierze po prostu i mówi, i co? I nauczając o Panu Jezusie. On nie baczy na swój problem, na swoje trudy. Mówi, nieważne, że to jest, ja chcę głosić słowo. I co? I głosi słowo. Chcieć to móc. Amen? Amen. Psalm 11, czy coś chcesz tu powiedzieć? Tak, takie 2 zdania, bo z tą sytuacją Pawła podoba mi się, znaczy nawet nie, podoba mi się, to nie jest dobre słowo. Piękne dla mnie jest to, że Paweł przyjmuje sytuację taka, jaka jest. On jakby nie rozpacza, nie komentuje tego, nie płacze, tylko ciągle w tej ewangelizacji idzie dalej. No, tu chcieli mnie rozszarpać, no ale dali mnie do więzienia, a Bóg przyszedł, mnie pocieszył, podniósł. Tutaj znowu dają mnie tam do więzienia, jestem pod strażą. No to zawołam Żydów, porozmawiam z nimi, będę im głosił. I on jakby przyjmuje każdą sytuację taką, jaka jest i w tej się odnajduje. I to jest dla mnie taki wzór do tego, jak odnajdować się w trudach i przeciwnościach. No bo też przypomniały mi się teraz tych 2 uczniów, którzy szli do Emaus, nie? I mówili do tego człowieka, którego spotkali w drodze, a dopiero później rozpoznali w nim Jezusa. Myśmy się spodziewali. Myśmy mieli taki plan, że tutaj będzie takie wyzwolenie Izraela, że tu moc, wkroczysz po prostu, staniesz, nie? Jak król i tu zaprowadzisz porządek. Tak jak my to widzimy, tak jak uważamy, że jest potrzeba taka, a Jezus niczego takiego nie zrobił. Jezus to zupełnie inaczej to wszystko robi. A w Pawle, czytając go i właśnie też analizując te dzieje, ale też i dalsze listy, które pisał do kościołów, nie ma w nim takiego, ja się spodziewam,
Tam jest w nim wiara oczywiście i to, co on przez wiarę się spodziewa. Natomiast nie ma takich ludzkich oczekiwań. On jakby jest z tego oczyszczony, jest taki, taki wolny od tego planowania i tego, jak to będzie wyglądać, jak będzie wyglądać moje głoszenie, gdzie ja tu pojadę, co ja nie powiem, ile dokona się tam cudów, znaków. Nie, on bierze taką sytuację, jaka jest i to przyjmuje i idzie i głosi w tej sytuacji, w której jest. W zasadzie to nie idzie, tylko jest w tym więzieniu. Bardzo mnie to tak dotyka mojego serca i też podnosi, że Bóg w tej sytuacji, w której w tych sytuacjach, w których my teraz jesteśmy, bo to jest ta ilość się tak skumulowała ten tydzień, to od poniedziałku był taki ciach, 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 codziennie coś. Więc w tej wielości trudnych sytuacji stajemy i dalej głosimy. I wcale nie mam właśnie teraz doświadczenia w tym momencie takiej spuszczonej, zbitej głowy. Jakiś taki smutek po ludzku jest, bo to przykrości, takie słowa padają bardzo różne i natomiast moje serce jest takie wolne i właśnie jak wczoraj się obudziłam, to było tak piękne doświadczenie tej Bożej obecności, chyba może nawet tej, której Paweł doświadczał tam w więzieniu. To było coś, czego i to już z Jezusem tyle lat, no już jakieś tam ćwierćwiecze mija i 25 lat z Bogiem, uczę się Go, słucham, poddaję się przemianom, oczyszczeniom. A tutaj nagle Bóg po prostu przyszedł, przebudził mnie i przyszedł. I ja wiem, że to jest On i znalazłam się w tak niesamowitej niebiańskiej atmosferze, że cały ten dzień zupełnie inaczej przebiegał. Moje serce stało się takie spokojne, przyszedł właśnie pokój. To tak jak Jezus wszedł do swoich uczniów mimo drzwi zamkniętych i powiedział: pokój wam. I ja tego doświadczyłam wczoraj rano po przebudzeniu. To jest niesamowite, niesamowite doświadczenie dla mnie. Pierwszy raz w życiu miałam coś takiego cudowne i budujące. I też dziękuję Bogu za Pawła, który został, o którym wiemy, czytamy, który też mocno dzielił się tym właśnie, co robi, jak to robi, swoją postawą wobec Boga. Dziękuję i biorę z niego przykład. I chwała Panu. Chwała Panu. 11 dzisiaj. Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi. Czyli warunek. Pan w świętym swoim przybytku, na niebiosach tron Pana, oczy Jego patrzą spod powiek, śledzi synów ludzkich. Jak ma zamknięte, to śledzi synów ludzkich. Bada Pan sprawiedliwego i występnego, Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość. Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha. Ludzie prawi ujrzą Jego oblicze. Amen. Amen. To psalm dotyka dzisiaj głęboko mojego serca. Jak codziennie. Mówię codziennie to samo, ale Słowo Boże takie jest. Jest żywe i skuteczne. I pierwsza zwrotka: Pan w świętym swoim przybytku na niebiosach tron Pana, oczy Jego patrzą, spod powiek śledzi synów ludzkich. To towarzyszenie Boga w życiu człowieka jest dla mnie tak niesamowite, ale dzisiaj patrzę jakby oczami tego psalmisty, czyli jak on widzi Boga i zadaję sobie pytanie, jak ja widzę Boga, jaki ja bym napisała psalm. Dzisiaj to zachęca moje serce i ja lubię zadanka też zadawać, tak, bo prowadzę szkołę domową, więc zadanka są i chciałam dzisiaj zadać Ci zadanie, abyś spróbowała napisać swój psalm wychwalający Boga. Jak właśnie widzisz Boga, jaki Bóg dla Ciebie jest? Jak Ty Go postrzegasz, jak Go miłujesz, co jest w Twoim sercu, czyli trzeba spenetrować swoje serce, przyjrzeć się relacji z Bogiem. Może to nie będzie proste zadanie, ale będzie piękne i owocne dla Twojego życia i dla Twojej przyszłości, dla relacji też Twojej z Bogiem. Bo podoba mi się to, jak właśnie psalmista widzi Boga. Inaczej dzisiaj po prostu popatrzyłam na ten psalm, nie skupiłam się na Bogu,
ale właśnie na tym, jak psalmista widzi Boga i odnoszę to do siebie, jak ja widzę Boga, jak ja widzę. No, zaskakuje mnie ten fragment. Oczy jego patrzą spod powiek, śledzi synów ludzkich. No, chyba ja bym na to nie wpadła, że Bóg spod powiek śledzi synów ludzkich. To też oczywiście pokazuje jego wielkość, potęgę, jego zaangażowanie, zaangażowanie Boga w życie człowieka. Ludzie, bardzo mi przykro i smutno, i żal mi jest tych ludzi, którzy nie doświadczają Bożej obecności w swoim życiu, bo to takie jest bardzo ubogie życie. Ja też kiedyś miałam takie ubogie i nędzne było to moje życie. Widzę tą swoją nędzę bez Boga, kiedy Go nie dopuszczałam do swojego życia. Nie zależało mi na relacji z Nim. A Bóg patrzy spod swoich powiek na mnie i jest tak zainteresowany moim życiem. Samuel miał takie powiedzenie, jak był mniejszy. Nie? Samuel, co robisz? Co robisz? Jak się czemuś tam przyglądał, coś tam. A zaciekawiam się, mamuś, zaciekawiam się. I ja też się tak zaciekawiam Bogiem. Zaciekawiam się Jego miłością, bliskością, tym pragnieniem bycia w relacji z człowiekiem. On jest Bogiem, ja jestem stworzeniem, Bóg chce mieć ze mną relację. Dla mnie to już jest niesamowite. Może dla niektórych jest to bardzo niezrozumiałe i dalekie, ale coraz bardziej też mnie to przybliża do Boga i pokazuje mi Go właśnie jako takiego bardzo bliskiego i takiego nakierowanego też na mnie i na moje życie. I nakierowanego też przyjmij to, że Bóg naprawdę swoje serce kieruje na Ciebie, swoje spojrzenie na Ciebie, swoje działanie na Ciebie, na Twoje życie, na Twoją codzienność. I, no i co? No i piszemy psalmy. Chwała Panu. Chwała Panu. Aklamacja? Poślę Wam Ducha Prawdy. On doprowadzi Was do całej prawdy. To prosta podpowiedź do tego, co dzisiaj mamy. Pewnie w wielu kościołach dzisiaj macie, w wielu parafiach będą czuwania. Pewnie online też jakieś będą, nie wiem, nie śledziliśmy. Cieszymy się, nasza wspólnota tu u Belczara też organizuje. Ludzie, myśmy nie mieli siły, więc ludzie się wzięli, zorganizowali. Też będzie czuwanie o 19. No więc oczekujcie, w domu też możecie oczekiwać. Modlić się, możecie swoim psalmem pomodlić się przed Panem. Przeczytać sobie te Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i oczekiwać, niech wiatr napełni Twój dom, wypełni Ciebie, wypełni Twoje ciało i Twoje życie. No, a ten Duch Prawdy doprowadzi nas do całej prawdy. Amen. Amen. Nie dotykać się aklamacja bardzo, bo też właśnie w takich sytuacjach trudnych, jak jest to dociekanie prawdy przez obydwie strony, jedna, druga ma w sercu swoją prawdę. Ale tak naprawdę prawda, masło maślane, ale jest jedna prawda. Jest jedna prawda i mimo tego, że mamy swoje różne prawdy i próbujemy je udowodnić i pokazać, że to nasza prawda, moja prawda jest na pierwszym miejscu. A dzisiaj ta aklamacja zachęca mnie właśnie do tego, by pójść za prawdziwą prawdą. Nie za moją prawdą, jak ja to widzę, jak ja to czuję, jak ja to postrzegam, tę sytuację, bo może to być bardzo mylące, fałszywe i gdzieś diabeł może zwodzić moje serce przez różne emocje, które mi towarzyszą. Natomiast Duch Święty zachęca mnie do właśnie do pójścia za prawdą i do takiego przeczekania. No, czekam na to, jak się będzie rozwijać sytuacja. Nie chcę nikomu niczego udowadniać i tylko oczekuję objawienia tej Bożej prawdy i zrezygnowania za wszelką cenę z tego, by pokazywać jakąś prawdę, którą ja noszę w swoim sercu, ale i tak to, co napisał Paweł, poznajmy po części, więc do mnie bardzo dzisiaj to dochodzi, że we mnie jest tylko część prawdy, którą ja znam, nie znam całości, to Duch zna całą prawdę i niech mnie właśnie tam doprowadza. Ja tego teraz oczekuję, rezygnuję z tego częściowego udowadniania komuś, że to jest najważniejsze i poddaje się prawdzie, tej jedynej i prawdziwej. I dziękuję Bogu dzisiaj, dziękuję Kościołowi za to słowo na ten dzisiejszy dzień. Pasowuje się bardzo w sytuację mojego serca. Więc chwała Panu, dziękuję Ci, Panie. I Ewangelia
słowa Ewangelii świętego Jana. Dzisiaj mamy świadectwo Jana Apostoła. Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze głowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by było napisać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. To zaczyna? Pamiętam, jak pierwszy raz czytałem Ewangelię Jana, bo to jest dokładnie zakończenie Ewangelii Jana. O ile dzisiaj kończymy, prawie kończymy dzieje, bo nie do końca jest ten 28 rozdział, to dzisiaj kończymy zupełnie do końca Ewangelii Jana, są ostatnie wersety. Mnie bardzo dotknęło to zdanie ostatnie. Jak tylko młody chłopak, nie miałem 16 lat może, jak to przeczytałem. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze głowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Mówimy o 3 latach działalności Pana Jezusa. To dzisiaj z tą wiedzą, którą mam dzisiaj, można by znowuż powiedzieć o superabundancji, nie? Czyli ile dobra musiał Bóg uczynić, ile musiał wielkich rzeczy uczynić, żeby można było to szczegółowo opisując zapisać całą ziemię, nie? Że tyle ksiąg nie pomieściłoby się na ziemi. Wiadomo, to jest jakiś tam obraz, żeby to pokazać, bo dzisiaj w telefonie ile ksiąg się mieści jednym, nie? Ale my tylko niektóre mamy, nie? My tylko mamy niektóre z tych wszystkich fragmentów opisane. Nie wiem, te, które Duch Święty uznał, że one są najważniejsze dla każdego z nas, nie? I no, pamiętam wtedy to moje takie wow, ja czytałem Ewangelię, mówię, Boże, tu jest tyle pięknych rzeczy, tyle cudownych rzeczy uczyniłeś, a tu nagle Jan kończy i mówi, że gdyby wszystko spisać, co było, nie? Czy ja tam się zatrzymałem na tych 3 wskrzeszeniach, na tam iluś uzdrowieniu trędowatych, na iluś niewidomych, na iluś tam czegoś, na 2 rozmnożeniach chleba. A ten mówi, że tego było dużo, dużo, dużo więcej. Tak to pokazuje wielkość tego Boga, który tak bardzo, gdy przyszedł na ziemię, chciał po prostu ludziom pokazać tą swoją miłość. Tak wiele tej miłości chciał im dać. Czyli ogrom tej miłości Pana Boga. To piękne. A tu teraz mamy opowieść dzisiaj w tym fragmencie. No fajnie, bo Jan pisze o sobie, ten, którego Jezus miłował, nie używa Jan, a pisze sam o sobie, nie? To patrzcie, jakie musiał być relacji z Bogiem, jeżeli on o sobie pisze, ten, którego Jezus miłował. Ten, który, ja też tak mogę o sobie powiedzieć, ten, którego Jezus miłował, bo mam to doświadczenie tego, że Bóg mnie miłuje, niezależnie od tych wszystkich okoliczności, cały czas mam wrażenie, doświadczenie tego miłowania Boga, nie? W moim życiu. I teraz on tutaj opis, nie? Bo tu już jest sytuacja, że szedł z Piotrem, który tam 3 razy był ostatnio zapytywany, czy kocha, nie? Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus. To nie, że Piotr tak o nim mówił, tylko Jan tak o sobie napisał, nie? A który w czasie wieczerzy spoczywał na jego piersi. Czyli musiał być najbliżej ucznia Jezusa, żeby tak się na jego piersi położyć, więc był najbliższy takim uczniem. To też zresztą w tych najważniejszych momentach Jan też się właśnie zawsze przewija, ale Piotr też. Choć on sobie nigdzie nie mówi tam w liście Piotra, że ten, którego Jezus miłował. I teraz, gdy więc Piotr go ujrzał, rzekł do Pana: Panie, a co z tym będzie? Temu już powiedział, że pójdziesz tam, gdzie cię zaprowadzą, nie? Że dalszy ciąg twojego życia będzie taki, że nie do końca ty już to będziesz planował. Wiadomo, że będziesz tam, gdzie ja chcę, żebyś był, ale ktoś inny będzie cię prowadził. No jak popatrzymy na Pawła z dzisiejszego 28 rozdziału, dokładnie tak jest. On nie planował tam właśnie być. To Bóg to zaplanował, a ktoś inny go tam zaprowadził pod strażą, nie?
Czyli ten sam los, który miał Piotr, bezpośredni uczeń Jezusa, taki los ma Paweł, pośredni uczeń Jezusa, bo już z następnego pokolenia, nie, uczniów. I odpowiedział mu Jezus, jeżeli chce, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego, ty pójdź za mną. I tu jest bardzo ważna rzecz, kochani. To jest taka podpowiedź, którą mi wtedy już dał Bóg, że każdy człowiek ma inną drogę tego ogłoszenia, tego pójścia za Jezusem. Temu jest dana taka, temu jest dana taka. Z tego, co wiemy z tych apostołów, no wszyscy umarli śmiercią męczeńską. Nie wiemy tylko, jak sam umiera sam Jan, są co do tego wątpliwości. Nie? Być może nie miał takiej śmierci męczeńskiej właśnie przez to, że Jezus go miłował. Nie wiemy. No, to można tylko po prostu coś tam wymyślać, teraz próbować to jakoś uargumentować. Ale co jest ważne, przecież byli tak blisko siebie, żyli wszyscy razem, robili te same dzieła razem, a Jezus mówi, co tobie do tego? Patrz ty na siebie, patrz na swoje serce, patrz na swoje postępowanie. Nie patrz na innych. Nie pytaj się Boga, Panie Boże, a jaki będzie los tego człowieka tam i tam. Jak ci coś będzie miał Bóg objawić, to sam ci objawi. Ty patrz, jak jest twoje. Jaki jest twój los, jakie jest twoje życie, jaka jest twoja droga, jaka jest twoja misja, jakie jest twoje powołanie. Nie? Daj taką mocną podpowiedź. No i to chyba tym się chciałem podzielić, tak, z wami, nie? Tam potem jest, rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń nie umrze, ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze. Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Czyli nie wtrącaj się. Ja mam dla niego misję, ja mam dla ciebie misję. I ty się skup na swojej. Okej? Okay? Często lubimy żyć czyimiś misjami, nie? To dlaczego ludzie lubią oglądać seriale? To takie moje częste spostrzeżenie. No bo swoje życie jest na tyle nudne, że popatrzymy na czyjeś życie, nie? No bo w naszym się może niewiele dzieje, nie? Że ludzie żyją serialami. Ale na co to jest dowód? To jest dowód na to, że oni jeszcze nie wypełniają swojej misji, bo w wypełnianiu swojej misji nie znalazłbyś już tam czasu na tamte rzeczy, nie? Bo tyle będzie tego do zrobienia. Amen. Amen. Chciałeś coś powiedzieć, Konia? Nie. Nie, to mnie zaskoczyło, żona. Ale zapewne, słuchajcie, ja jestem tak śpiąc, pójdę spać zaraz. Też mnie motywuje. Więc Ojcze, zesłanie Ducha, Wigilia zesłania Ducha Świętego. Ojcze, posyłaj na nas Ducha Prawdy, posyłaj Parakleta, który by był ożywicielem. Ja wiem, że bez snu też można, Panie, funkcjonować w cudowny sposób. Nie wiem, czy dzisiaj mi tej łaski dasz, Panie, że dopalisz moje ciało, czy, Panie, dasz mi spokojny sen, który da zregenerować się memu ciału. Kiedyś, jak byłem młodszy, to cały czas dostałem dopalacze od Ciebie, a teraz widzę, że czasem muszę spać. Ale Panie, ja Ci oddaję czy to, czy mój sen ma Cię chwalić, czy moje zmęczenie ma Cię chwalić, czy moje dopalenie, które od Ciebie otrzymam. Panie, wybieram Twój scenariusz na moje życie. Nie chcę się oglądać na innych, Panie, nie chcę się oglądać i porównywać, Panie, ale pragnę kroczyć tą drogą, tą misją, którą wybrałeś dla mnie. Niech Twoje imię, Panie, będzie uwielbione i wywyższone. Niech Twoja świętość, Panie, porusza się we mnie. I Duchu Święty, wypełnia dzisiaj moje ciało. Wypełnia dzisiaj mój umysł, wypełnia dzisiaj moje serce, wypełnia dzisiaj moje powołanie, moją drogę. Wypełnia te wszystkie sprawy, które są w głowie, te rzeczy, które jeszcze musimy wykonać, te listy, które jeszcze musimy przeczytać, Panie, te maile, na które musimy jeszcze odpowiedzieć, Panie. Wszystko oddaję Tobie. Po ludzku wydaje się być to zajmowanie niepotrzebnymi sprawami, ale po coś to jest. Jak to powiedział święty któryś, wola Boża tu i teraz. Panie, jestem w Twojej woli dzisiaj z tym poziomem energii, który jest, ale wiem, że będę miał go tyle, ile jest potrzebne do tego, by wypełnić tu i teraz. O tak, Panie. I wywyższam Cię i błogosławię. I Panie, dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że jesteś Bogiem bliskim, Bogiem ze mną, Bogiem, który mnie kocha, Bogiem, który mnie napełnia. Niech Twoje święte imię będzie uwielbione i będzie wywyższone. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. I przyjdź też, Panie, z ożywieniem do tych, którzy potrzebują. Wiem, że jest człowiek, który prosił mnie właśnie o modlitwę. Nie ma czucia w ręce, w ogóle nie ma przerwane wszystkie ścięgna. Panie, przyjdź do niego. Przyjdź, Panie, z uzdrowieniem. Duchu Święty, przyjdź z ożywieniem jego ręki, szczególnie, że no, ręce się nam przydają, ścięgiem do wszystkiego, Panie. Przyjdź. Dziękuję, że tej ręki nie stracił, Panie, ale ja teraz proszę o to, aby ta ręka była też sprawna. W Tobie to jest możliwe. Przyjdź, Duchu Święty. I te setki maili, które przyszły, i tych próśb, te SMS-y,
których jeszcze nie zdążyłem przeczytać, Panie, i nie wiem, kiedy je przeczytam wszystkie. I Sylwia też pewnie dostała. I Panie, oddaję tych wszystkich ludzi. I Duchu Święty, przyjdź Ty, bo nie ma lepszego rozwiązania niż Twoje rozwiązanie. Nie ma lepszego scenariusza niż Twój scenariusz, Panie. I błogosławię Cię, Paraklecie, błogosławię Cię, Duchu Święty. I oczekuję dzisiaj deszczu błogosławieństw, nie tylko deszczu wodnego, ale także deszczu duchowego, Panie. Abyś mnie zalał, abyś mnie wypełnił, aby się, Panie, nie wiem, dziurkami z uszu wylewało, przelewało, żebym miał też nadmiar dla moich braci i sióstr. Ale dzisiaj wszystkie moje wyschnięte i zmęczone miejsca, Panie, abyś nawodnił. Wszystkie miejsca puste, wszystkie miejsca dziurawe, Panie, abyś wypełnił Twoją miłością, Duchu Święty, Twoim namaszczeniem i Twoim błogosławieństwem. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. I pozwólcie, że w niedzielę robimy sobie wolne. To będzie pierwszy wolny dzień od 73 dni. No, jutro po prostu nie będzie, w poniedziałek, jak damy radę, to zrobimy. Amen. Amen. Z Bogiem, pa, pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,